zebrania Komitetu Kontaktowego są istotne zarówno dla całych instytucji, jak i bezpośrednio dla uczestniczących w nich prezesów. Prezesi mają nie tak często okazję porozmawiać o wspólnych problemach z tymi partnerami, no, których mogą nie mieć we własnych krajach. Ale bardziej merytorycznie jest to okazja dowiedzenia się, co robią inni i następnie przenoszenia tych doświadczeń na własną instytucję. 13 i 14, czyli w czwartek i piątek, odbywa się kolejne doroczne zebranie prezesów. Ono ma bardzo obszerny porządek dzienny, 21 punktów, ale niewątpliwie najważniejszy punkt to będzie seminarium. Seminarium dotyczące tak zwanego europejskiego okresu oceny oraz innych nowych elementów zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej, które są w ostatnich kilkunastu miesiącach wprowadzane w związku z kryzysem. Co to jest europejski okres oceny? To jest, nazwa jest bardzo sztuczna niestety, po angielsku European Semester, i oznacza pewien mechanizm wpływania, mechanizm koordynacji polityk budżetowych i polityk strukturalnych państw członkowskich. Inaczej mówiąc, Komisja Europejska uzyskała pewien element wpływu na narodowe budżety, przy czym wszystko odbywa się w uzgodnieniu z państwami członkowskimi, no ale ponieważ jest to porównywanie, jak elementy sytuacji gospodarczej, budżetowej funkcjonują we wszystkich 27 krajach, to siłą rzeczy przez pewne przykłady Komisja może stymulować pewne działania. Jaką rolę mogą tu odbywać najwyższe organy kontroli? To prawdopodobnie, bo to wszystko w sferze dyskusji i zastanawiania się, rola co najmniej dwojaka. Po pierwsze, najwyższe organy kontroli, te, które mają uprawnienia, ale pewnie wszystkie mają, mogą kontrolować działalność rządu, działalność ministerstw, no jak te organy wdrażają zalecenia unijne. Po drugie, te organy, które mają prawo do uprzedniej kontroli budżetu, czyli do kontroli projektów budżetów, Najwyższa Izba Kontroli tego prawa nie ma, no mogą oczywiście znacznie bardziej szczegółowo na etapie tworzenia budżetu analizować, czy te zalecenia są realizowane. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Jacek Jezierski, ma zaplanowane dwa referaty w czasie tego najbliższego zebrania Komitetu Kontaktowego. Po pierwsze, w ramach seminarium przedstawia problem naszych kontroli dotyczących stabilności finansowej. Przede wszystkim chodzi o pewne elementy działalności Narodowego Banku Polskiego, ale również innych instytucji, które są za to odpowiedzialne. I Najwyższa Izba Kontroli tu prowadziła na przestrzeni ostatnich kilku lat sporo kontroli, nawet jeszcze przed kryzysem. I wiemy, że to są doświadczenia interesujące dla innych. Drugi referat prezesa to będzie przedstawienie realizowanej w roku ubiegłym kontroli przygotowań administracji publicznej do sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To jest również sytuacja szczególna, ponieważ żaden najwyższy organ kontroli krajów Unii nie przeprowadzał dotąd takiej właśnie kontroli przygotowań. Ewentualnie bardzo rzadko były kontrole, ile kosztowała prezydencja, prawda, jak to funkcjonowało, czyli kontrole następcze.